Hej, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Widzę, że tutaj mamy mały problem z zapasami. I całkiem sporo dzieci. Więc tym się tutaj zajmę w pierwszej kolejności. Okej. Jest i poziom. Jak tam generalnie? 4 godziny. Strasznie dużo. Okej, co ja mogę tu zrobić? Na pewno mogę jakieś pokoje odblokować. Outfit workshop. Okej. I fitness. Tego raczej nie będzie mi... nie będzie mi to na chwilę obecną potrzebne, ale... Ale w sumie też naprawdę nie mam kasy na nic innego. Mam 6 butelek Nuka-Coli. Więc może jakąś wyprawę by zorganizować? Bo jeśli chodzi o zadania, to tutaj niestety, ale na chwilę obecną nie jestem w stanie nic zrobić. Co, może tutaj bym się wybrał? Tak zrobimy. Wyślemy oczywiście naszą dwójkę, która się na tym zna najlepiej. Damy im po 2 steampaki i 2 radawaye. I sobie to po prostu przyspieszę do szybszego efektu. Okej, ciekawe jakie tutaj... Okej, muszę karaluchy znaleźć i je wyeliminować. Budynek całkiem spory. 3 kondygnacje w górę. Ale powinniśmy sobie spokojnie dać radę. Zastanawiam się ty jeszcze, czy tylko... Nie. Myślałem, że można wyłączyć ten aparat, ale... Widzę, że nie można. Bo on mi raczej tutaj nie jest potrzebny. Kurde, wysłałem dwójkę ludzi i w sumie tak mają po połowie życia. No to nie jest zbyt dobra strategia. Ale powinni sobie spokojnie poradzić z tymi insektami. Jest i steampack. Bardzo mnie to cieszy. Jedziemy piętro wyżej. No, jakieś karaluchy. Okej, tylko 3 sztuki, więc szybko damy sobie radę. A uleczę ich. Co tam? Niech mają. I lecimy do pomieszczenia obok. Okej. Tutaj 5 sztuk. No to już chyba jedną zabili, tak. Damy radę. No atakuj. Okej. Żaden karaluch nie pozostał na ziemi, żeby móc coś tam może ciekawego z niego zebrać. Cały czas nie ma tego takiego zielonego wielkiego. Bo pewnie po zabiciu jego dostaniemy informację, że zadanie zostało całkowicie wypełnione. Okej, został jeszcze jeden. Więc please go atakuj. Okej, po namyśle w końcu biegnie. Co tak pachnie? No na pewno niedomowy obiadek. Mamy jakąś kurtkę, 2 radawaye. Bardzo dobrze. Jest i królowa chyba tego roju. Ale spokojnie. No właśnie. Już padła. Także jeszcze zostało nam tylko 5 sztuk do zabicia.
No, strzelać, strzelać, panowie. Nie ma co tutaj zwlekać. Razy 5. Nie mógł tego przeżyć. Okej. Okay. I dwie puszki. Jeszcze butelki. Udało się zebrać. Zapas steampacków również. Ale jeszcze przejrzę do końca to. Te wszystkie pomieszczenia. Bo na pewno troszkę expa. Jakie właśnie ciekawe przedmioty. Plus kapsle. No tych kapsli by się troszkę więcej tutaj przydało, no ale... Co tutaj zrobić? Zastanawiam się, czy to zadanie, które tam było... 5 wypraw na Wasteland... To chyba te misje, które teraz wykonuję, się do tego nie wliczają, więc mógłbym jakąś postać... Tak po prostu wysłać na jakiś czas na pustkowie. I to powinno raczej pomóc w osiągnięciu tamtego zadania. Jak mi się przynajmniej wydaje. Okej. Okay. Zagrożenie wyeliminowane. Jakiś pancerz. Jeszcze was przed powrotem wyleczę. I tutaj już widzę, że nic ciekawego nie pozostało, więc wracamy do naszej krypty i zobaczymy. Pewnie będę musiał coś sprzedać, bo chyba tam miejsca już w naszej krypcie troszeczkę brakuje. No właśnie. Na pewno te chciałbym pozostawiać. Więc po prostu sprzedam te części. Okej, no chyba nie za bardzo mogę. To wydaje się takie... najsłabsze. Okej, chyba tak. O, znowu coś nie tak? Przecież kliknąłem, że chcę tamto sprzedać. Co za bullshit. Okej. Tak zrobimy. I teraz zobaczmy na mój magazyn. Właśnie, mam mnóstwo do endurance i nic poza tym. Mógłbym ewentualnie tutaj wybudować na przykład siłownię, bo na to już mnie stać. Tak, za 600. Ewentualnie coś stąd. Na endurance. To mi na chwilę obecną nie jest potrzebne. Classroom. Też nie. Okej, zrobimy tutaj siłownię w naszym budyneczku, w naszej krypcie. I wyślemy kogoś stąd. Może tych by zacząć troszkę na przykład... Lepiej byłoby ich wyćwiczyć. Tylko problem jest taki, że nie ma tutaj... Nie mam zapasów. To może być mega duży problem. Gdybym ciebie, sierotko, chciał... wysłać... Bo i tak tutaj nic w sumie nie robisz.
Damy ci tak. O, dobra, masz takie coś i masz pistolet. I ruszaj na wyprawę. Zobaczymy, czy w ten sposób tutaj właśnie to zadanie nasze pierwsze, czyli eksploracja 5 lokacji. Czy to zadziała? God damn it, 30% i muszą takie rzeczy się dziać. Potrzebujemy zdecydowanie tutaj właściwie to wszystkiego. Nie oszukujmy się. Nie jest dobrze. Teraz 40, no ale teraz to trochę nie ma sensu. Tutaj minuta, 50, no spróbuję. Okej, okay. Trochę tam skoczyło. Z tego powodu mogę być zadowolony, natomiast kogoś bym chciał jeszcze tam wysłać na dół, żeby trochę poćwiczyli. Może ciebie? Ty i tak w sumie tutaj nie za wiele robisz. Co my tu mamy? O! Coś odkrył. Spróbujmy, ciekawe. Tego jeszcze w tej grze nie było. To może właśnie o te 5 lokacji chodzi. Małe pomieszczenie. Mały budyneczek z jakąś piwnicą. Okej, okay, no karaluchy. Z tymi to sobie jakoś tam damy radę. Dostał dużo steampaków, więc powinien się jakoś tam leczyć. Przynajmniej taką mam nadzieję. Okej, okay, no na 2 razy będzie musiał. No, dajesz, dajesz. Jeszcze został jeden robaczek. Masz sporo życia, więc dasz radę. Taśma, steampaki, kapsle, bardzo dobrze. A w pomieszczeniu poniżej, czyli w piwnicy akurat w tym przypadku. Jakieś karaluchy? Wow, a to nie karaluchy. Coś znacznie większego. No i tutaj już trzeba będzie troszkę się zatroszczyć o ciebie, bo raczej bez użycia steampaków to sobie nie dasz rady. Okej, okay, jeszcze 4 zostały. Największy zabity. Bardzo dobrze. Dawaj, atakuj, atakuj. Jeszcze 3 chyba tutaj są. Bo nie widzę, żeby się tam chowały. Okej, okay, jedziemy ze steampakiem. No dajesz, dajesz, strzelaj. Jeszcze 3 razy musisz strzelić i będzie po kłopocie. Okej, okay, 1 zabity, to jeszcze na tego 2 razy. Okej, okay, 2,5 raza, ładnie. 2 steampaki, kapsle, całkiem ładnie. I jest broń. Ale która daje tylko 4, więc to akurat tutaj mu nie za wiele pomoże. Trochę tych steampaków zebra, to niech od razu się wyleczy. Czy kontynuować? Tak. Możesz kontynuować tą wyprawę. Nie będę ci w tym przeszkadzał, ale ciekawie, teraz pewnie będzie zdobyty 1 poziom z tych 5. Sprawdzę to sobie. Jakoś nie widzę, żeby tak się miało stać. Dziwne. A chciałbym tego robota.
Okej, okay, mamy 334 kapsle. Powinienem właśnie tutaj troszkę powiększyć ten magazyn. Jeżeli chciałbym coś tutaj kombinować. No tak, ki raczej no niewiele nam się przyda. Endurance. Może wam jakoś tak, bo w końcu w tym pomieszczeniu właśnie endurance jest potrzebny, jeśli dobrze pamiętam. Tak. Więc drogie panie, jako że tutaj jesteście, to bym wam dał to, tylko że tu miałem męski. Dokładnie, potrzebowałbym tu jakiegoś faceta, który nie za bardzo nadaje się do innych rzeczy. Ty masz tam trochę siły. Na przykład ciebie. Taka zamiana. I też dostaniesz kombinezonik. Ewentualnie tutaj percepcja ability. No tą percepcję mógłbym tutaj komuś dać. Chociaż tak naprawdę z jedzeniem teraz też mocno kulejemy. Okej, okay, troszkę to powinno przyspieszyć. Okej, okay, godzina 18 tam zauważyłem. Natomiast ty potrzebujesz aż 4 godzin. Całkiem sporo. Dobra, te dwie postacie niech tutaj sobie ćwiczą. No jeszcze trochę brakuje. 40%, no nie. Tak to nie damy rady. No to będzie za 40 sekund, więc nie ma co przedłużać. Znaczy nie ma co ryzykować. Ewentualnie, czy ty możesz wrócić? Za 3 minuty byś wrócił. Czy mi to coś daje? Chyba nie. Więc możesz spokojnie sobie tam biegać i miejmy nadzieję, jakieś ciekawe rzeczy uda ci się znaleźć. Za 10 sekund, okej, okay, będę miał jakiś tam zapas energii elektrycznej. Kolejny steampack. Okej. Okay. Udało się jakoś wypełnić to jedno zadanie. Także jeszcze 4. Czy mogę ci dać jakąś broń? Masz kija. Okej. Okay. Oddawaj tego kija. Ty jakoś tak też z życiem tutaj widzę, że kiepsko. Czy jeszcze są jakieś takie problemy? Właśnie są. Widzę, że tutaj wszyscy jakoś tak troszkę podumierają. A przez ten brak wody i jedzenia. Jeszcze 4 steampaki, a tutaj wszyscy, kurczę, tak naprawdę kiepsko mają z tym życiem. No, troszkę mnie nie było i... O, kurde, chowaj się. Tutaj jest, 66. No, będę musiał troszkę tutaj sobie pograć poza nagraniem, żeby doprowadzić to do jakiegoś ładu i składu. A tymczasem po prostu zakończę na tym ten odcinek i mam nadzieję, że już w następnym te oczywiście paski będą wyglądały o wiele lepiej. Tak więc trzymajcie się ciepło i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Hej, hej!